I tak właśnie zaczyna się nasza przygoda w Boom Simulator, czyli w symulatorze Menela! Mówcie, jakby muzyka była za głośno, bo znajdziecie, że będzie pewnie. Dobra, się trochę ściszę. 6,9. To jest optymalne ustawienie głośności. Uwaga! Traci zdrowie w normalnym tempie, gdy mierniki potrzeb są puste. Mierniki potrzeb wyczerpują się w normalnym tempie, przecież zadają normalne obrażenia. Ty zadajesz normalne obrażenia. Zadają twoją bazę małymi grupami. Traci zdrowia, trudny. Normalny, traci szybciej zdrowie, gdy mierniki potrzeb są puste. Mierniki potrzeb szybciej się wyczerpują, przeciwnicy zadają więcej obrażeń. Dobra, dajmy na razie normalny. Symulator, symulator Menela. Obudziłem się, jakby nigdy nic. Got me worried there, pal. They fucked us up pretty bad, huh? Damn, you really don't remember a thing. I'm Carl, Carl Cartman, your best pal. Carl Cartman. Czy ja rozmawiam właśnie z wózkiem? Until Evil Way Corporation turned me into a shopping cart. Now we have to get my body back. Oh, and your brain too. They cut out like half of it, possibly more. No worries, I'll teach you everything. That's what friends are for. Let's start with the basics. You have to eat and drink to survive. You still remember that, right? Uh-huh. Well, if you do, then why are you dying of thirst and hunger? Eat and drink! Basic needs! Musisz zdobywać żywność, napoje i złom, aby przeżyć. Witam was w symulatorze Menela! Napiszcie, czy jest dobra głośność. Pierwsze zadanie. Dobra, symulator Menela, tak sobie właśnie wyobrażałem życie na ulicy. Dobra, przeszukajmy te kosze. Nothing useful. Get used to it. Another one. Keep looking. No, nic nie ma. Spleśniały chleb. Zajebiście. Eat it if you want to live. Dobra, jak mam to zjeść? Still hungry, huh? I bet there's more stuff buried in those trash cans. It just needs help getting out. Ale nie wierzę, że rozmawiam z wózkiem. As long as no one sees it, you'll get away with a little vandalism. Wózek. Dobra, musimy tak. Musimy ten, odrobina wandalizmu. Musimy wykorzystać wandalizm, żeby przetrwać. Czyli musimy przeszukać jeszcze kilka koszy. To jest w ogóle takie GTA chyba. Ta, widać, takie typowe. Takie trochę GTA, tylko w menelskim życiu. A. My! Let's hope for something better than this. Instru! Always eat your veggies. Oh yeah, yay. Yeah, yeah, fruit. Whatever. Just eat it. Poczekaj. That should keep your hunger at bay for a little while. Still, you look like you're going to die of dehydration any minute now. Doskonale, tak właśnie wygląda menelskie życie. Co teraz? Try breaking those garbage bags. With some luck, you'll find a whole carton of expired orange juice. Co? Można znaleźć przeterminowany sok? No to sru! Co to jest? Wait, coś tam było. A, zgubiłem to. Crap. Chłam? Ja za tym zdecyduję. Poczekaj, bo mi się myli przyciski. A, chłam. Dobra, może to? Scrap! Złom! You can store it in me and we can sell it later. Just throw it at me. Oh, that hits the scrap is nice, but we still need something to quench your thirst. Ale w ogóle fajne nawet udźwiękowienie jest, powiem wam. Try searching this big pile of trash. Nothing, huh? Well, it seems there's nothing to drink around here. Guess it means that I need to share my private stash with you. Yes, I had it the whole time. Yes, I know that I can't drink or eat in my current state. No, I wouldn't let you die. Don't look at me like that, jeez. It's all yours now, help yourself. Użyj Karla, żeby otworzyć ekwipunek, z przyjemnością. Uuuuhuuu. Dobra, weź jeden, spożyj. Oj, tak, tak, zjedz jeszcze, o, hot dog. No i to się nazywa życie.
Dobra, co teraz? Okay, pal, if we want to get my body back... ...and your brain, then we need your special powers. You are the Pigeon Master! Yep, your pigeon coop is broken, though. I bet the bugs stole the birds while we were being experimented on by Evil Way. The bugs, one of the two bum gangs who rule this city. We're the creeps, they're the bugs. And what do we do with bugs? Squash them, that's what. Hop on, I have a spy who can tell us where to find your precious birdies. Dobra, jestem władcą gołębi, nie wiem czy ten. Stań za karę, muszę go uchwytać, aby za nim jechać. Aby zobaczyć pewną mapę. Boom Swile. Dobra. It's an easy route. Just push me where I tell you, okay, pal? To nie jest takie łatwe cię pchać. O chuj, zjadłem, wypiłem niepotrzebnie jedzenie przez przypadek. Cholipka, nie mogę go jakoś złapać? Jedź. O, udało się, dobra. No to na maksa! Uuu, Menelo! Selling out his friends and still being able to look them straight in the eyes. Ah, Gmenelskie geta. Little bug eyes. I tell you, the bugs are the lowest form of life. Zdrogi kurwa, Menel jedzie. Right, pal. Now keep pushing. Pcham. Ach, Gmenelskie geta. Czego mi chcieć więcej od życia? Tak właśnie zaczyna się piękna menelska przygoda. Ja razem z wózkiem Karlem podróżujemy przez Boom Swile w poszukiwaniu gołębi. O, chyba to tutaj. O, coś będzie się działo. Dostępne zadania są oznaczone literami na twojej mapie. A, bo to jest, mówię, takie GTA normalnie w świecie. Wejdź ze zaznaczony obszar, rozpocznij zadanie. Normalnie w świecie jest to GTA takie. Oznaczone literami C, jak Karol. Ja cię kręcę. Ej, naprawdę to jest GTA, co nie? No zobaczcie na to, C taki jest. To jest GTA, to można coś kupić, tak. Normalnie w świecie GTA, dobra, to chyba weźmiemy te główne zadanie, co nie? Elo, ziomeczku. Here he is. Hey, bug face. Shh, stay over there. Pretend to look the other way. I'll do the same. Convenient, this way I can do the talking without freaking you out. What? Nothing, let's get down to business. I need some info on... I know on... why you came. Your stolen pigeons are the talk of the town. I know where they keep one of them, but it'll cost you some serious money. 10 bucks. Greedy ass, you know that? I'm a bum, not an ass. There's a difference. Yeah? What difference? 10 bucks. Fine. I wanted to show you how to harass people for money anyway. O, nowa umiejętność, błaganie. Begging for money is done in 2 steps. First you draw a message on a piece of cardboard, then you shake your lucky cup in front of some faces. The more work you put into your message, the more money you will collect. You can edit your message at any time. Doskonale. You still have your lucky cup, right? Aby otworzyć koło umiejętności, wiesz, żebrzem. Dobra. Żebrz. Good. Time to let people know that you're in need of some cash by writing a message na kartonie. Bo, dobra, poczekaj. Da. Dawaj. Hajs. Poczekaj. Dawaj. Hajs. Biedaku. Biedaku. Dawaj hajs, biedaku. To powinno zadziałać. Dobra, wykrzykniki. Jeszcze jeden wykrzyknik. Wykrzyknik. Dobra, damy w nawiasie. Zbie Ram Na Karna się. Kar.
Mam nadzieję, że zmieszczę. Harna. Harnasie. Dobra. Zbieram na harnasie. Dawaj hajs, biedaku. No! Narysować siusiaka. A, macie rację. O, to powinno zadziałać. Dobra, wynik A+. Plus. Hey, not bad. You should get your point. Now shake your cup in front of some faces to get attention. And money if you. Dobra, to powinno się udać. Dobra, poczekaj. Jak im pokazać? Jak im to pokazać? Dobra. Jakoś im mogę to pokazać i coś? Spróbujmy. Ja może nie pan policjant. Ej, ty! Maybe next time, okay? No zobacz, dawaj hajs, biedaku. Spróbujmy tego. Dawaj hajs, biedaku! Hajs, dawaj! Kurde, a może ty? Dawaj hajs! No, dawaj pieniądze. Ile zarobiliśmy? Keep going, pal! W ogóle wózek za mną idzie. Dobra, wiecie co, troszeczkę ściszmy jednak grę. Mam wrażenie, że jednak trochę za głośno jest minimalnie. Tak, troszeczkę bym ściszył jeszcze. Dialogi zostawmy może. Majątek, dobra, musimy znaleźć jakiegoś bogacza. O, ten wygląda bogacie. O chuj, o chuj, nie ten przycisk. Ale przypał. O nie, spierdalamy. Zaraz będę miał 7 gwiazdek pewnie. Dobra, szybko! Wypierdalamy stąd! Uff, chyba zgubiłem. Uff, mało brakowało. Ale zadymka była, co nie? Dobrze, że psiary nie było nigdzie w pobliżu. Dawaj pieniądze! No, dawaj pieniądze! No, tak się zarabia miliony. Ej, ty! Na harnasie zbieram, dawaj! Nie obchodzi mi to! Ej, ty, w koszuli hawajskiej, pieniądze! Pieniądze! Ciekawe, czy można kraść samochody, tak jak w GTA. No, hej! No, pieniądze. To się nazywa, że branie jest klasą. Oj, tak. Ej, pieniądz! Give mi pieniądze! Zasłaniam to, co zdobyłem. Ale dobra, widzicie to, co zrobiłem. Dobra, może ten. Pieniądze! Oj, tak, już niedługo będę bogaty. Kurde, muszę trochę więcej wyżebrać. Pieniądze! Ej, ty, pieniądz, pieniądz! Och, ty biedna pechowa duszyczko, doskonale. Pieniądze! Ciekawe, co policja da. Dobra, przepraszam, nie chciałem. Hehe, frajer. Pieniądze! Co ty robisz, Karl? Czy ty się znowu wygłupiasz? Kurde, nie. A w ogóle fajnie, fajnie rozmawiam też nas żul. Co nie? Pieniądze? Może bym coś tu znalazł w sumie. Ej, patrz co znalazłem! Przyda się. Butle znalazłem. Poczekaj, zmieńmy nasze branie znowu. O, najsik. Kurde, już prawie zebraliśmy 10 dolarów. Będziemy musieli zainwestować w 10 ten. O, dawaj, oj, ten jakiś bogaty był. Nie, ten akurat był biedny, ten poprzedni był bogaty. No, dawaj pieniądze. I udało się. Yes! Let's get back to that greedy ass spy. Dobra, jeszcze chyba trochę ściszymy, wiecie, cały czas mam wrażenie, że mimo wszystko troszeczkę jest chyba gra za głośna. Daję mam wrażenie, nie wiem czy wy też to odnosicie takie wrażenie, czy mi tylko mi się tak wydaje. Jak myślicie? Czy była gra ok? Wy podejmijcie decyzję może. Bo ja może za dużo się wypowiadam. Ok była? Bo też nie chcę, żeby była, wiecie, za cicho. Dobra, wózek, o, Hockard tutaj, przestań się wygłupiać, misja będzie wykonana, ale dostaniemy informacje. It's a pleasure doing business with you. Oj, tak, tak. Down this alley. One of the bugs has locked himself in a cage with it for safekeeping, while others went out to search for a buyer. Better hurry, before they come back.
No i zajebiście, level pierwszy prawie zdobyty. Klatka dla ptaka, nowe zadanie. Można zapisywać grę w dowolnym momencie? Zobaczmy. O, chyba w dowolnym momencie można zapisywać, fajnie. Dobra, czyli dostaliśmy kolejny cynk, gdzie możemy znaleźć nasze ptaki. Musimy uratować głębie, bo jesteśmy w, jak to nazwał nasz wózek? Władcami głębi. Wjedziesz tu po schodach? A wjechał, dobry jest. Dobra. O, to tutaj. Musimy pogadać z nim. O nie, tylko nie nasz cenny ptaszek. Well, don't just stand there. Flip him back. Dobra, pokaż kogoś te, aby pokazać mu środkowy palec. You'll have to try harder than that to piss me off. Oh, good idea. Try to piss him off. Dobra, musimy się do niego zeszczać. Dobry pomysł. Karl, ty to masz pomysły. Dobra, to sikamy. No i co teraz? No, jesteś cały mokry. O chuj. Mix półobrotu! Poczekaj chwilę. O, już, sekundkę! Kończę sikać! Ale mi się lać chciało! O, wystarczy. Dobra, wystarczy. Unlimited power! Nie, to był unlimited power? Czy jakoś inaczej to był, on powiedział? O! Makaron 1990 zasubskrybował. Dziękuję ci za subskrypcję, piąteczka. No. Dobra, nareszcie jest! Mój gołąb! Chodź tu, Bogdan! Bogdan? Od dzisiaj jesteś moim gołębiem. Right now this little guy is your only pigeon. Make good use of him. Or her. Jeez, can't assume genders these days. Anyways, your birdie looks weaker than usual. We should visit the pigeon lady. A, panią gołębiową, dobry pomysł. Ma łeb. No dobra, skoro Karl mówi, żebyśmy odwiedzili panią gołębiową, to musimy o ten. O, cholipka! New tigers, eh? Oh, yeah. Stay where you are and give us your pigeon back, or this freaky thing goes bye bye. Little help, pal. Przyczaj tam i by zdolność gołębiową, a ją wyposażyć. Dobra. Nie mamy wyboru. Sytuacja jest poważna. Musimy użyć shurikena. It seems that you have recovered your shuriken pigeon. Shuriken gołębia. You trained it using the forbidden techniques passed down onto you by your ancestors. Zakazane techniki. It flies in a straight line and lodges itself into the target, dealing damage. Dobra. And even knocking the man down if it hits the head. You can upgrade it to equip it with pigeon-friendly explosives and to make it fly. Przyjazne gołębią materiały wybuchowe. Dobra. Nie mam wyboru, wystaję za mocą i wciśnij, aby użyć zdolności gołębiowej. Shuriken gołębia, biegnij gołąb, Bogdan! Thanks, pal. Let's fly. Łatwo. Fu! Gołębiowe shurikeny! A niezły jestem. Dobra, spadamy stąd, zawijamy się z tego miejsca. In case you don't remember, Pigeon Lady and you go way back. You wouldn't get your special pigeons if it weren't for her prestige eggs. Poczekaj. You haven't visited her much lately, though. I hope she didn't forget you. Muszę to wyprowadzić na... Gołębiosa! Most of the time, actually. Dobra, spadamy stąd! Szybko! You shouldn't refuse to help a pigeon in need. Mogę go okraść? Dobra, chodź. Dobra, zapakuj go. Dobra, chodź. Nie wiem po co nam on, ale zabieramy go. Zabieramy tego dżentelmena. Zarobimy na nim fortunę. Dobra, okradniemy go w tym zaułku. Nikogo tu nie ma? Żeby tylko na psiarnię nie trafić. Chyba tam jest, dobra. Tu nikt się nie zorientuje. Dobra, stary. Haha, i my gołębiem prosto w dupę. Sru. Dobra, żyje jeszcze? Dobra, nieprzytomny. Piu i gołębiem w dupę! Dobra. Co można z nim zrobić w sumie?
Czemu nie ma przy sobie rzeczy? Nasikam na niego może. Kurde, no sam nie wiem. Dobra, trudno. Dobra, Karl, chodź! I tak go zabierzemy. Nie wiem po co, ale zabierzemy go, chodź! Idziemy do tej pani gołębiowej. No, wrzuć do wody. A, dobry pomysł, do wody wrzucimy. Chodź, Karl. Ale będzie prank śmieszny. O! Parówy drugie, co? Gorąca... Parówy długiego Johna? Muszę go mieć, ale 2,50 kosztuje. Cholipka, strasznie droga parówa. Cholipka, dobra, później. Dobra, trzeba dokonać zbrodni. Dobra, policja jest, może nie zauważy. Dobra, policja nie zauważyła. Uff, przemknęliśmy bez zauważenia. No. Dobra. Cicho. Dobra, tutaj. Tutaj przeprowadzimy swój mroczny czyn, chodź. Siu. Jakby co, wózek? Nic nie widziałeś. A teraz chodź do pani gołębiowej. Nie mamy czasu do stracenia, musimy... Uwaga na psiarnię. Musimy dowiedzieć się, co z naszym gołębiem. Dobra, pełna moc! Uhu! Kurwa, jaka prędkość! O nie, jedną gwiazdkę dostałem! O chuj! Dobra, uciekamy! O chuj, lipka! Jedna gwiazdka przestępczości! Wózek! Pomóż mi! O, lipka! Spierdzielamy stąd! Dobra, musimy zgubić pościg. Dobra, zgubię ich w zaułku. Dobra. Nie, bo będę miał więcej gwiazdek. Ale na jak długo? Dobra, zgubiłem ich. Dobra, zaraz stracę jedną gwiazdkę. GTA w żulerskim życiu. Dobra, udało się. Dobra, udało się zgubić. Dobra, pokaż co masz. Muszę się napić i muszę coś zjeść. I napić też muszę. Uff, dobra. Musimy następnym razem mieć trochę ostrożniej. Karolu. Dobra, teraz na pełnej kurwie. Juhu! Chodźmy tym skrótem. Co mówisz? Daj kamerę trochę niżej. Czemu trochę niżej? O, czy to są gołębie? Wait. Ej. Guacano, nasiona bakłażanu. O, ciekawe rzeczy znalazłem. Tylko jak ja to mogę niby wykorzystać? Chyba, że tutaj mam. A, bo to od razu mi się tu... A, bo nasiona bakłażanu, bo ja tu będę mógł pewnie ten... Pewnie będę mógł swoją bazę budować. No, coś było takiego. Jeszcze będę bogaty w tym mieście. Będę najbardziej znanym żulem, zobaczycie. Dorobię się fortuny, coś czuję. Dobra, to tutaj. Uh-oh, it seems we aren't the only ones paying a visit to the pigeon lady. Shade, I can't believe she kicked us out. I was sure she wanted to buy it. Crazy old hag. It's you! How did you... Oh, nie! God. Bugs, swarm him and take him out! Watch out! Dobra! Sure know how to pack a punch. Coś mnie bije! Gołębiowe shuriken! Gołębiowe shurikeny! Policja! U, jak dostał w twarz! I kto jest władcą gołębi teraz? Ho-ho! Zaraz drugi level zdobędę. I kto teraz? I myk! Dobra, suwa się stary, bo mam misję do wykonania. I... Haha, i co teraz? Myk! Ale drugi poziom zdobyłem. Ciekawe, jak się inwestuje w te punkty nauki. No, podnieś. Dobra, weźmy go na pamiątkę. Bierz go. Dobra. Dobra, wózek, chodź! Weźmiemy tego pana na pamiątkę i chodźmy do pani gołębiowej. Ciekawe, jaki będzie miała do nas biznes. Zaraz się dowiemy. Wchodzimy tam chyba, co nie? Ale zapiszę się przed tym. Och, coś czuję, że to będzie niezapomniana przygoda.